Mamy wezwanie, dziewczyna skoczyła z tasu wieżowca. W porządku, przyjąłem, już jedziemy. Przyprowadźcie straż i ambulans. Ona stała na bloku, ludzi pełno było wokół. Ta młoda dziewczyna, ja widziałem wszystko z boku. Ktoś tam krzyczał, nie rób kroku, lecz wonień nie docierało. Głosy stopy na krawędzi, ciągle czasu ubywało. Słyszę krzyki kobiety, ludzie szepcą, to jej matka. Dziesiąte piętro, wyżej stoi nastolatka. Na osiedle wyjeżdża straż, żeby dziewczynę powstrzymać. Cóż takiego musiało się stać, pyta jej rodzina. Ta piękna i młoda w szkole dobrze się uczyła. Miała zajebisty stopień, doceniała to rodzina. Co wakacje za granicę bilet dostawała. Te kolonie, wyjazdy, syn zawsze dobry trzymała. Wyróżniała się z tłumu, była duszą towarzystwa. Ona pewna siebie, inteligentna, dusza czysta. Żyła przyszłościowo, ciągle myślała o jutrze. Ciekawe czy wiedziała, że właśnie dzisiaj uśnie. Cisza nagle, wszyscy zamykają oczy. Nikt się nie spodziewał, że dziewczyna teraz skoczy. Krótkie życie się skończy, nigdy powiek nie otworzy. Co dalej z nią będzie, tylko Bóg wie o tym. Cisza nagle, wszyscy zamykają oczy. Nikt się nie spodziewał, że dziewczyna teraz skoczy. Krótkie życie się skończy, nigdy powiek nie otworzy. Co dalej z nią będzie, tylko Bóg wie o tym. Ja szukam odpowiedzi, pytam czego tak się stało. Ona poszła błędną drogą, lecz czy tak być musiało? Kto tutaj zawinił i gdzie leży przyczyna? Tak los rozpina spodnie, cztery litery nam wypina. Stałem tam jak wryty, czas na chwilę się zatrzymał. Widziałem jej starych, ja bym chyba nie wytrzymał. Oni byli w szoku, nic do nich nie docierało. Patrzyli bez słowa na zimne córki ciało. Ludzie stali tam przez chwilę, lecz zaczęli się rozchodzić. Ja po takim dniu mam kurwa serdecznie dosyć. Opadku już policja miejsce zabezpiecza. Dlaczego tak w Polsce zrobił już nie jeden dzieciak? Ona poddała się, nie chciała temu stawiać czoła. Płacz, smutek, śmierć i krew dookoła. Jak płatek kwiatu, który opadł na podłogę. Niczym jakiś jedny list, co tylko wiatr go ruszyć może. Cisza nagle, wszyscy zamykają oczy. Nikt się nie spodziewał, że dziewczyna teraz skoczy. Krótkie życie się skończy, nigdy powiek nie otworzy. Co dalej z nią będzie, tylko Bóg wie o tym. Cisza.